Buongiorno a tutti, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, was jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, to lecimy z nim. A w dzisiejszym odcinku powracamy do jednego już bywalca na naszym kanale, oddasz fartucha. Tym razem, jak w tytule możecie zobaczyć, będziemy sprawdzać jego lasagne. Chociaż już mogę błędy wychwycić w tytule. Lasagna, no zupełnie inaczej się pisze. Klasyczna, to jeszcze się okaże. Zobaczymy, czy umiesz klasyczny, oryginalny sos boloński zrobić. Jesteście ciekawi? Ja też, więc nie przeciągajmy, oglądajmy! Witam was ponownie, dzisiaj włoski klasyk, a mianowicie będzie to lasagna. Pyszniutka z sosem, takim mięsnym, beszamelowym, do tego dużo świeżej mozzarelli, parmezan, trochę bazylii, oregano. To wszystko poprzekładamy makaronem. Bazylia oregano? W oryginalnym? Coś mi tutaj śmierdzi, oddasz fartucha. I takie będzie jedzenie. A więc zaczynamy, bo szkoda czasu. Najpierw musimy podsmażyć cebulkę. Pokroję ją w piórka. Wlewam oliwę i zmniejszam płomień, ponieważ na oliwie smażymy na niskiej temperaturze. Okej. Okay. Cebula ok, oliwa ok. Wetrę 3 ząbki czosnku. Co? Czosnek musi być w takiej potrawie. Emotional damage! Od kiedy jest czosnek w lasagni, w sosie bolońskim? Napisałeś klasyczne. W klasycznym nie ma. Nigdy nie było i nie będzie czosnku. Już na samym początku dyskwalifikujesz się z tego, żeby mówić o twojej lasagni klasyczne. Cebulkę dotąd podsmażamy, aż będzie lekko skarmelizowana. Ona się, zobaczcie, już zaczyna pięknie karmelizować. Potrwało to oczywiście około 10 minut, ponieważ to jest wszystko na bardzo wolnym ogniu robione. I teraz wrzucę pół kilograma zmielonej wołowiny. A gdzie sufritto? Gdzie seler naciowy? Gdzie marchewka? Wołowina musi się pięknie zacząć rumienić. Następny błąd. Nie używamy tylko i wyłącznie wołowiny. Używamy 3 rodzajów mięsa, a jak nie możesz jednego znaleźć, to radzę wyprowadzić się z danego miasta, z danego kraju. Wołowina, wieprzowina, cielęcina. Cielęciny nie musisz używać oczywiście. Wołowina i wieprzowina jest must have. Nie używamy jednego rodzaju. I wtedy przystąpimy do kolejnego etapu. Mięso już się pomału zaczyna brązowić, złocić. Pięknie to zaczyna wyglądać i przepięknie pachnie. Teraz wrzucimy pomidory pokrojone z puszki. Ale z oryginałem to nic wspólnego nie ma. Najszybciej i chyba najsmaczniej. Pomidory ok. Wrzucę teraz przyprawy. Pół łyżki suszonego oryganu. Nie! Matko jedyna, co ty robisz? Mamma mia! Come fai? Ma che fai? Tworzysz mappaccone! Chłopie, to jest całkowite mappaccone! I jeszcze napisać, że to jest klasyczne. Dlaczego nie zrobiłeś research przed zrobieniem tego dania? Błagam! Jak robicie coś, o czym nie macie pojęcia, zróbcie research! Porządną szczyptę soli. Świeżo roztarty czarny pieprz. Bazylię dam później świeżą. Teraz wkroję 2 papryczki jalapeno. Można dodać chili. Co? Ma che fai? Donna mia! Co ty robisz? Chłopie, co ty tworzysz? Co ty robisz? Jeżeli jesteście ciekawi, jak trzeba zrobić oryginalny,
klasyczne ragu alla bolognese, to też tutaj będzie. Link będzie w opisie. I tak samo jak do lasagne. Bo to, co on robi, tak zbastardyzować tak dobre danie, to jest wstyd. I jeszcze napisać, że to klasyczna lasagne. I jeszcze lasagna napisać po polsku. Co byś powiedział, gdybym zrobił bigos i zamiast kapusty dał makaronu i ryżu i powiedział klasyczny bigos? Czy byłbyś zbulwersowany? Domyślam się, że tak. Ale dlaczego ty możesz być zbulwersowany, a my nie możemy być zbulwersowani, co ty tutaj wyprawiasz? Zielone jalapeno nie jest takie bardzo mocne. Wleję wodę. Woda okej. Chociaż... przykryję. I będę dusił około półtorej godziny. I sos jest gotowy. Zobaczcie. Sos do lasagne gotuje się od 3 do 6 godzin. W półtorej godziny nie zrobisz go. Jak on pięknie wygląda. Zrobiła się taka jednolita masa i właśnie taki powinien być. Nie powinien być taki. To coś nie leżało nawet w pobliżu oryginalnego, klasycznego lasagne. Być to również za rzadki, o taki. O. Teraz go przykryję i na chwileczkę odstawię. Ponieważ teraz zrobimy sos bechamel. Tutaj już mi się grzeje mleko, bo mleko powinno być gorące. Co? Jaką głupotę ty gadasz? Jakie gorące mleko? Matko jedyna, chłopie! Mleko do bechamel musi być w temperaturze pokojowej. Nie może być gorące. Nie może być gorące. Do garka wrzucam 50 gramów masła. Do roztopionego masła wrzucam 3 płaskie łyżki mąki pszennej. Pomalutku doprowadzam do wrzenia. Teraz wetrę gałkę muszkatołą. Około 1/4 łyżeczki. Dlaczego? No. Trzeba mieszać. Teraz wrzucę sól i pieprz. Pieprz oczywiście świeżo roztarty. Powinien być biały, ale ja osobiście nie używam. Nie powinien być biały, chłopie, widać, że naprawdę nie odrobiłeś lekcji domowej. Czarnego pieprzu dodajemy. Białego, bo dla mnie jest po prostu za słaby. Ja używam czarnego pieprzu i już. Pół łyżeczki soli. Sos jest gotowy. Zobaczcie. I teraz wszystko składamy do kupy, żeby zapiec naszą pyszną lasagne. Dolejemy troszeczkę oliwy. Teraz płatki makaronu. To jest dla mnie szok. I tutaj przerywam oglądanie. To, co zrobiłeś, jest hańba. Tak się lasagne nie robi. Na każdym jednym kroku, który można było spitolić, spitoliłeś. Gratuluję. Koniec. Jestem ciekaw teraz na waszą opinię w sprawie tego filmu. Co wy sądzicie o nim? Bo ja oceniam go na jeden z najgorszych na YouTubie. Oczywiście domyślam się, że znajdę gorszy jeszcze. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, dania lajka, komentowania, udostępniania i życzę wam miłego dzionka, do usłyszonka, arrivederci amici!